Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Katarzyna Tasbier, nauczyciel fizyki i matematyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Dzień dobry Pani Profesor. Witam bardzo serdecznie. Bo tak się należy zwracać do Pani, tak? Pani jako nauczyciel przedmiotów ścisłych rozumie, że jest zwolenniczką uczelni technicznych. Oczywiście. Uważam, że uczelnie techniczne dają bardzo duże, szerokie spektrum możliwości dla młodych ludzi. Tak? Bardzo bogato wyposażone laboratoria. Czemu Pani uczy w Słowackim, w humanistycznej szkole? Uczę w Słowackim, no dlatego, właśnie, że Słowacki daje bardzo szerokie możliwości. To są humaniści. Taka jest tradycja Słowackiego, tak? Mhm. A proszę mi wierzyć, uczyć człowieka, który jest zainteresowany fizyką, to wzbudzać w nim pasję i poszerzać pasję. Ale spotkać człowieka, który niekoniecznie z fizyką chciałby mieć coś do czynienia i tak jakby zainteresować go tym materiałem, jest to duże wyzwanie dla człowieka. Słyszałem, że w szkole humanistycznej trudno jest trafić na dobrego matematyka i fizyka, ale jak już się trafi, to już jest orzeł po prostu. Tak w humanistycznych szkołach to wygląda. Myślę, u Pani że... też to jest? Tak, tak, tak. Mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy wiedzą, co robić. Są kreatywni i teraz wystarczy taką perełkę oszlifować, dać możliwości. I to daje rezultaty, niesamowite rezultaty i satysfakcję. Zaprosiłem Panią do rozmowy na kanwie tej podpisanej umowy. Politechnika Częstochowska podpisała ze Słowackim umowę o współpracy, ale ta współpraca to już była chyba prawie czy ponad 10 lat temu i ona zaczęła się od energii jądrowej. Cóż to takiego było? Jak to się zaczęło? Rozpoczęło się od konkursu powiatowego Energetyka Jądrowa Przyszłością Narodu. Mhm. Kiedy rozpoczęliśmy ten konkurs, to tak naprawdę to były trudne chwile. Każdy myślał, energia jądrowa, bał się, to była radiofobia, która do tej pory istnieje. Razem z koleżanką z geografii, z chemii, z biologii stworzyłyśmy konkurs, który trwał ponad 10 lat. Niestety zmiana gimnazjum plus pandemia troszeczkę nam tutaj pokrzyżowała plany, ale nasz główny cel to było zainteresowanie młodzieży szkół gimnazjalnych energią jądrową, czyli jak to wygląda ze strony fizycznej, czyli jak wyglądają reakcje, skąd się bierze uran, skąd ta energia ze strony chemicznej, biologicznej i geograficznej. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Szczególnie męska część się cieszyła tym tematem? Właśnie niekoniecznie, bo mieliśmy bardzo dużo absolwentów, tak jakby finalistów tego konkursu, to dziewczynki. Mało tego, była to też bardzo duża promocja szkoły, ponieważ uczniowie ze szkół gimnazjalnych, którzy przychodzą do liceum, a część tych właśnie konkursów również miała finał udział na Politechnice Częstochowskiej, to dla takiego młodego człowieka to jest bardzo duże i ważne przedsięwzięcie. No i czuję się ważny i czuję, że to jest ważne. Ja mam do dzisiaj kontakt z tymi młodymi ludźmi, niektórzy z nich przyszli do nas do szkoły, a niektórzy wybrali swoją ścieżkę edukacji i mówią, to były bardzo fajne zajęcia. My wtedy zobaczyliśmy tą energię jądrową zupełnie z innej perspektywy. A Politechnika nas tutaj bardzo mocno wspierała i od wtedy zaczęły to się... To znaczy co, zapraszała Was do siebie, pokazywała jakieś, nie wiem, elementy, warsztaty, były laboratoria? Oczywiście. Zaczęło się od tego, że poprosiliśmy wykładowców o to, żeby uhonorowali, uczcili ten konkurs swoimi wykładami. I od tego się zaczęło. Potem pani doktor Renata Włodarczyk również miała swoją tak jakby część tego konkursu, ponieważ informowała o materiałach, które służą chociażby przy produkcji prętów paliwowych, więc to była dodatkowa część tego konkursu. No a potem finały właśnie na Politechnice Częstochowskiej. No właśnie, jeszcze Klub Młodego Odkrywcy chyba, tak? Coś takiego tak powstało przy Waszej szkole? Oczywiście. Czy to jest przy Politechnice i Wasi uczniowie tam chodzą?
To znaczy Klub Młodego Odkrywcy to jest klub, który został zarejestrowany w Centrum Nauki Kopernik. Mhm. To jest główny pomysłodawca tego klubu. Natomiast Klub Młodego Odkrywcy taką merytoryczną stroną zajmuje się właśnie Centrum Nauki Kopernik oraz Fundacja Polsko-Amerykańska Wolność. Klub Młodego Odkrywcy to jest klub, który pozwala doświadczać i uczyć się poprzez doświadczanie. Pozwala mylić się i uczyć się na błędach. Daje bardzo, bardzo dużo możliwości tym młodym ludziom. Dla naszych uczniów, dla Liceum Słowackiego, Klub Młodego Odkrywcy jest takim miejscem, gdzie oni mogą prezentować się, zobaczyć, czy są w stanie stanąć przed swoimi rówieśnikami, przedstawić swoją teorię, czyli oni muszą się nauczyć poznać sami, a następnie przedstawić swoje pomysły młodym ludziom. To są pikniki naukowe. Oni sami nazwali się wolne elektrony. Wolne elektrony dlaczego? Elektrony, bo dużo energii. Wolne, bo sami mówią, mamy wolność wyboru. Oczywiście trzeba z nimi rozmawiać, pokazywać i tutaj bardzo wiele akcji różnych. Proszę sobie wyobrazić, że do tego klubu należą młodzi ludzie właśnie w większości z klas humanistycznych. Więc co ma humanista związanego z fizyką? No to muszę koniecznie pani zapytać, czy pani tak jak patrzy na uczniów, zastanawia się, mówi Wojtek, co ty tu robisz w Słowackim. Ty powinieneś być w TZN-ie, może w Prusie, może w innym, bo widać umysł ścisły, widać, że się interesuje chociażby tą energetyką jądrową. Tak? Są tacy uczniowie, których pani by chętnie odesłała do szkoły jakiejś technicznej. Są uczniowie, którzy są zainteresowani, ale ja bym ich nigdy nie odesłała. Dlaczego? Dlatego, że nasza szkoła oferuje również tak jakby spełnienie tych marzeń technicznych i ścieżkę rozwoju. W innych szkołach są większe możliwości chyba. Nie ma takiej kadry. My mamy bardzo doświadczoną kadrę, mamy możliwości, warsztaty na Politechnice, ale nie tylko na Politechnice. Dużą satysfakcję daje potem wyjazd na różnego rodzaju wycieczki dydaktyczne, chociażby w Świerku jest nasz absolwent. To jest coś niesamowitego. Chłopiec, który, pamiętam go doskonale, rozpoczynał naukę i nie bardzo wierzył w swoje możliwości, ale bardzo był pracowity. I kiedy wyjeżdżamy do reaktora jądrowego w Świerku, jaka niespodzianka. Pani profesor dalej jeździ. Ja byłem tutaj z panią pierwszy raz i złapałem tego bakcyla i chciałem się dalej uczyć. To daje taką satysfakcję. Nasza młodzież, kiedy jesteśmy na właśnie Politechnice Częstochowskiej, Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy, czasami mówi do mnie, pani dalej chodzi? Tak, dalej. Chce mi się, chodzę i... Ci młodzi ludzie na Politechnice, którzy wychodzą ze szkoły humanistycznej, są dowodem na to, że warto. Że nie warto ich odsyłać do innych szkół, ale warto w nich inwestować, pokazywać możliwości, które daje właśnie Politechnika. No takim najlepszym dowodem, że można trafić na uczelnię techniczną, jest pani profesor Agata Dudek, tak? Dzisiaj dziekan Wydziału Inżynierii, Produkcji i Technologii Materiałów. Oczywiście, tak. Humanistka. Mało tego, zdawała, ponieważ ona sama mówiła, że miała bardzo duże możliwości i chęci i bardzo mocno interesowały ją nauki właśnie przyrodnicze. Matematyka, fizyka. Ale aby właściwie przekazać swoją wiedzę i udowodnić, że jest dobrym humanistą, zdawała maturę z historii. Zdawała ją wyśmienicie. Ale, piątkę miała, z tego, tak, pamiętam, oczywiście, ale jednak ta miłość do przedmiotów ścisłych zwyciężyła, poszła na Politechnikę, a obecnie jest dziekanem. Muszę panią profesor zapytać, jak te zajęcia dodatkowe wpisują się w waszą podstawę programową? Bo ja wiem, że wielu potem dyrektorów mówi, no dobrze, dobrze, ale ty miałeś zajęcia przeróżne, a ci młodzi ludzie powinni się uczyć z tej podstawy programowej. Jak teraz ty chcesz, Kasiu, nadrobić to? Są takie pytania dyrekcji? Pani dyrektor nasza doskonale rozumie, co to znaczy podstawa programowa, ale doskonale rozumie, co to znaczy... przyjdzie, zobaczy, no przepraszam. Oczywiście. Pani Katarzyno, pani tutaj zalega z materiałem. Nie zalegam, dlatego że część materiałów, które są realizowane na Politechnice, warsztatowych, doświadczalnych, są oczywiście wpisane w podstawę programową, a większość zajęć odbywa się poza lekcjami szkolnymi. Dobrze, chciałbym pani zapytać, pani zdaniem tego młodego człowieka na drogę zawodową powinno się już jakoś kierować, ukierunkować w szkole podstawowej?
po to, żeby on dobrze wybrał, żeby, skoro jest świetnym matematykiem, nie szedł do Słowackiego. Może iść do Słowackiego, zapraszamy, bo mamy świetne przygotowanie, jeśli chodzi o matematykę i przedmioty ścisłe. Natomiast młodego człowieka tak, powinno się może niekoniecznie ukierunkować, powiedzieć mu, masz iść tu czy tam. Do tego mamy doradztwo zawodowe, ale powinno mu dać się możliwość zwiedzania różnego rodzaju laboratorium, zajęć dodatkowych, tak żeby on dowiedział się, czy to warto, czy nie. W naszej szkole mamy taki model i wycieczki programowe do plastinarium w Gubinie. To są klasy biologiczno-chemiczne, plastinarium w Gubinie, czyli ci młodzi ludzie uczą się anatomii na ludziach. Ludzie oddają swoje ciało i tak naprawdę jest to wycieczka bardzo ważna, ale trudna. Dla młodego człowieka, który idzie do pierwszej klasy biologiczno-chemicznej i jedzie na taki wyjazd, to jest od razu odpowiedź. Tak, chcę iść w tym kierunku albo ja wybrałem zły kierunek, czyli ten moment, gdzie jeszcze może się wycofać. Ja wiem, że to są wycieczki trudne dla szkół podstawowych, ale uważam, że w szkołach podstawowych dzieci powinny mieć możliwość wyjazdów, uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach laboratoryjnych, żeby już teraz wiedzieć, o to mnie interesuje albo to na pewno mnie nie interesuje. A Państwo obserwujecie drogę swoich absolwentów? Jakie oni potem studia wybierają? To oczywiście. Są prawnicy, to są nauczyciele? To są i prawnicy, i nauczyciele. To a nie są mówi również... Pani uczniom, Boże, dajcie spokój z nauczycielami, zobaczcie, co się robi w szkołach, ile my zarabiamy. Idźcie do szkoły, zostańcie inżynierami, tam zarobicie 10 tysięcy i będziecie spokojni o swoją przyszłość. Nie, nic takiego nie powiedziałam. Zresztą ja swoim uczniom mówię, zawód nauczyciela jest najpiękniejszym zawodem, jaki sobie można wymarzyć. Ja od Was czerpię niesamowitą energię. I dzisiaj to samo by Pani powiedziała, patrząc na to, co się dzieje w szkołach, jak się ta szkoła oczywiście zmienia. Oczywiście. Wie Pan, sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli robi Pan to, co Pan chce, to tutaj finanse nie znaczą za wiele. Oczywiście nie zarabiamy kokosów, sam Pan doskonale o tym wie, ale ta satysfakcja, to, że po tylu latach uczeń mnie spotyka i mówi, czy Pani mnie pamięta? Niekoniecznie. Już zupełnie inne rysy twarzy, ale kiedy opowiada mi to, co się działo... To Pani kojarzy. Tak, kojarzę. Najczęściej są to ci uczniowie, którzy wcale się najlepiej nie uczyli, słyszałem. Tak, oczywiście. Że to są ci najbardziej pamiętliwi, pamiętają, kłaniają się, ci, co byli słabszymi uczniami. Ale też i tacy, którzy są wyjątkowi i wybitni. Ja przypominam sobie sytuację młodego człowieka, który... Jemu było bardzo ciężko i widać było, że nie bardzo sobie radzi. I tak go bardzo mocno namawialiśmy, że słuchaj, idź dalej, próbuj. Próbuj, iść na Politechnikę, skończył naszą Politechnikę Częstochowską. Spotkałam go po wielu latach i on przypomniał naszą rozmowę. Mówi, warto było. Ja mówię, jeśli nie próbujesz, to potem możesz sobie tylko powiedzieć, miałem możliwość, nie skorzystałem z niej. Trzeba próbować, warto próbować. Dobrze, to skoro Państwo macie już podpisaną już oficjalnie tak umowę z Politechniką, to teraz rozumiem, że patrzeć tylko będą zakłady pracy podpisywać z Wami umowy, tak? Jesteśmy otwarci. Zapraszamy zakłady pracy. No bo zaraz powiecie, że proszę bardzo, po naszej szkole idziecie na Politechnikę, a tam zaraz będzie praca. Już Was będą zgarniać, już będą jakoś tam zachęcać, żeby właśnie wybrać przyszłość w takim, a nie innym zakładzie. Politechnika Częstochowska i ich warsztaty oferują nam również zajęcia w zakładach pracy. My z młodzieżą byliśmy na takich zajęciach, najpierw na zajęciach, na wykładach na Politechnice, a potem właśnie zaproszono nas do zakładu pracy, żebyśmy zobaczyli tę teorię w praktyce, nie na zajęciach laboratoryjnych, ale w praktyce. I myślę, że to jest warte, ważne dla takich właśnie młodych ludzi. Bardzo dziękuję, pięknie dziękuję za rozmowę. Pani Katarzyna Tasbier, nauczyciel fizyki i matematyki w pierwszym LO Słowackiego w Częstochowie, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.